Marcin, robiliśmy w programie różne łazienki, robiliśmy małe łazienki, ale chyba tak małej to jeszcze nie robiliśmy. Gdyby nie ten brodzik, to nigdy bym nie pomyślał, że to jest łazienka. Mój drogi, jak widzisz, jesteśmy w 150-metrowym mieszkaniu, to ostatnio z Izą liczyliśmy, ile tych pomieszczeń jest, jest ich dużo, a to jest łazienka, nasz prysznic i musisz mi tutaj doradzić, bo powiem ci szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia, jaka tu może być krzywa. No tu... To nie, że ja! To, a wiesz co? Wiesz co? Wymknęło mi się. No to mów jaka. Mam tutaj dla ciebie dwie wersje. Mhm. Pierwsza kabina to jest produkt z drzwiami łamanymi do środka. Czyli co? Czyli tak. Taki tramwaj, no, tak zwany. Czyli jak w tramwaju drzwi się łamą do środka. Okay. Ale tutaj z uwagi na nieduży brodzik, no może być problem ze swobodnym zamykaniem tych drzwi. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie takie klasyczne, czyli kawałeczek elementu stałego. Stały. Dokładnie. I tutaj otwieramy tak. Na zewnątrz. Na szczęście Iza jest drobną osobą, więc ona spokojnie się tutaj zmieści. Natomiast co do wersji kabiny, niech zdecyduje. Może wybierze tramwaj. Całe szczęście, bo ja bym się tu na pewno nie zmieścił.